Skwer i fontanna na Podzamczu, czyli projekt z budżetu partycypacyjnego sprzed 3 lat, ma zostać zrealizowany w tym roku. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac. Lokalny projekt mieszkańców, który wygrał głosowanie w ramach budżetu partycypacyjnego 3 lata temu, prawdopodobnie dopiero w tym roku doczeka się realizacji. Zagospodarowany ma zostać teren między Grodzką a Hetmańską. Za chwilę jest ogłoszony przetarg, mamy praktycznie gotowy projekt już. To będzie bardzo piękne miejsce. Ogłosimy przetarg z wykonaniem, jeśli to tylko będzie możliwe, w tym roku. Jeśli nie, to część prac zostanie przeniesiona na początek przyszłego roku. Prezydent przypomniał także, że tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego została przesunięta na przyszły rok z powodu trudności w przeprowadzeniu konsultacji z pomysłodawcami w dobie pandemii.